Siema ziomki, ziomeczki, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy recenzję noża, ale zanim zaczniemy o tym nożu rozmawiać, pytam się Was, co myślicie o bliznach. Moi drodzy, moim zdaniem wszystkie moje blizny ja bardzo lubię na moim ciele, z tego powodu, że są opowieści. Niektóre są opowieści naszej głupoty, niektóre opowieści są zabawy, która skończyła się z troszkę krwią, nie? No ale było dobrze, się bawiliśmy. Zawsze wspomnienia jakieś są, nie? Czemu mówię o bliznach? Dlatego, że ten nóż jest pełny blizn. Moi drodzy, blizny są z mojej winy. Tutaj nie wiem, czy kamera wyłapie na rączce, jak jest zniszczona ta rączka. Poobijana cała. Moi drodzy, czemu ten nóż taki poobijany? Temu, że on był przejechany podnośnikiem widlakowym dwa razy. Nazwa tego noża jest Spyroco Tenacious, co oznacza... Tenacious oznacza słowo taki ktoś, kto się nie poddaje, kto będzie coś w stylu upartego, że jak ma coś do zrobienia, zrobi to. Jest tenacious, nie? Zaangażowany do tego jest. Dla tego noża nie mogłaby być lepsza nazwa. Ten nóż jest prawie nie do zniszczenia. Dwa razy przejechałem nim widlakiem. Raz ten widlak miał na sobie jeszcze ładunek. Nóż dalej jest. Nóż dalej jest po środku ostrze rączki. Praktycznie zero ma blade playa. Minimalny blade play zrobił się. Ale pamiętajcie, że nóż był otwarty. Raz, jak był przejechany i dalej żyje ten nóż. Moi drodzy, stal jest chińską stalą. Jest stal CR13 MOV. Dużo chromu ma i dużo vanadium. Dosyć. Jest dobra, stal nie jest nierdzewna. Dosyć łatwo rdzewieje, prawdę mówiąc. Nóż jest wykończenie płaskie, płaski szlif. Oczywiście typowy liść, Spyderco, ostrzy się go bardzo łatwo, trzyma ostrze dosyć dobrze, to nie jest najtwardsza stal, ale jak widzicie trzyma ostrze dobrze. W ręce, tak jak każdy jeden Spyderco, ten nóż jest bardzo, bardzo ergonomiczny. Trzymać normalnie, trzymać do tyłu, mamy tutaj jumping na kciuka. Ja tego jumping za bardzo nie używam, ponieważ ja nożami nie walczę. Do walki nie wiem, czy ten nóż by był aż taki dobry, z tego powodu, że nie ma tutaj za dużego ostrza, nie ma ochrony dużej przed ostrzem. Łatwo ręką sobie na ostrze zjechać, nie? Ale moi drodzy, no, z braku laku i kit dobry, tak? Można go użyć przy walce. A ja go używam na EDC, na codzienny użytek. W pracy go zawsze używałem. Jest bardzo dobry nóż, bardzo wytrzymały. Zamknięcie ma liner lock. Dużo ludzi narzeka na liner lock, że jest niedobre zamknięcie, bo nie jest stuprocentowe. Moi drodzy, moim zdaniem nóż nawet bez zamknięcia by był dobry. Powiedzmy Victor Noxa, noże używamy bez zamka żadnego, tak? Dlatego, że nóż używasz, tniesz. Jeżeli robisz coś, żeby ten nóż ci na palcach się zamknął, to robisz coś nie tak z tym nożem. Ponieważ nóż nie jest do tego. Nóż jest do cięcia, czyli nawet bez zamku on tobie się nie zamknie na palce, ponieważ pchasz go w tą stronę. Zaraz Wam pokażę. Wow. Tu mamy patyk jakiś. Jak tniesz nożem, tniesz od siebie, nie do siebie. Czyli jak nie tniesz w tą stronę, żeby ci się zamknął. Nie wiem, czemu ludzie mają problem, ale obniżę kamerę troszkę. Ostrze mam niski konweks na tym nożu, z tego powodu, że ten nóż dużo ciężkiego użytku ma, dlatego konweks lubię używać, żeby dłużej ostrze się trzymało. No i zobaczcie, moi drodzy, jak w drzewko się wżera. Mówiąc o drzewku, to drzewko bardzo ładnie pachnie.
widzicie tnie jak trzeba. Bardzo ładne cięcia, bardzo gładkie, co oznacza, że nóż jest ostry. Oczywiście ja go ostrzyłem. Ten nóż już posiadam może 6-7 lat. Ale moi drodzy, jest niezawodny. Uwielbiam, jak wiecie, Spyderco noże. To był mój pierwszy nóż Spyderco, jaki kupiłem. Kosztował niecałe $35, czyli za te pieniądze, za które zapłacić za niego, jest, moi drodzy, bardzo, bardzo warty. Uważam, że jeżeli ktoś jest nowy do noży i chce mieć dobry nóż, niezawodny i tani, polecam ten, Spyderco Tenacious. A klipa możecie przełożyć na 4 punkty. Nosić możecie z czubkiem do dołu, z czubkiem do góry, jak wam się podoba. Jak widzicie, dosyć głęboki jest klip. Ja rozumiem, że moje spodenki dzisiejsze, na rybach jestem, nie są najlepsze do pokazania, jak nóż siedzi w kieszeni, ale zobaczcie, tyle tylko tego noża widać z kieszeni. Nie jest stuprocentowo schowany, ale jest bardzo, bardzo dobrze schowany. A klip jest normalny, bardzo ładny, ma na sobie wyciętego oczywiście laserem pajączka Spyderco. Teraz już pewnie go nie widać, bo jest dosyć stare. Deployment hole jest bardzo dobry. To mi najbardziej w Spyderco nożach się podoba, że dziurkę mają zamiast tego drutu wystającego. To dziurko o wiele łatwiej się otwiera noże, o wiele bardziej ergonomiczne to jest. Dla kogo bym ten nóż polecił? Moi drodzy, tak jak mówiłem jeszcze raz, powtórzę, dla ludzi nowych do noży, którzy chcą dobry nóż, niezawodny nóż, ten nóż jest bardzo dobry. Nie jest najlżejszy, ponieważ ma linery stalowe, ale są trochę wycięte te linery, czyli skeletonized są troszkę. Niedużo, dosyć wagi dalej ma. Wagę wam i rozmiary oczywiście podam przed filmem. Moim zdaniem to nie jest za bardzo istotne do recenzji, żebym ja o tym rozmawiał. Wystarczy, że wam napiszę, ponieważ to znajdziecie sobie, gdzie chcecie. Bushingi ma Phosphor Bronze Bushings, te washers, czyli podkładki są z fosforu i brązu pomiędzy ostrzem a linerami, co powoduje, że bardzo, bardzo łatwo się otwiera, bardzo jest płynny ten nóż, akcja tego noża. Bardzo łatwe do utrzymania. Oczywiście pivot mamy, można ustawić sobie mocniej, ciężej, słabiej, i żeby ustawić ostrze na środek. Cały nóż można rozebrać. Ja nie jestem w stanie teraz już go rozebrać, ponieważ wszystkie śruby są pomiażdżone w moim nożu, ale jak widzicie, nóż dalej działa. Także no okej, okay. Dla kogo proponowałbym ten nóż? Dla wszystkich ludzi, którzy są nowi do noży i nie chcą za dużo pieniędzy wydać. Bardzo fajny nóż. Jest płaski szlif, oczywiście będzie bardzo, bardzo dobrze ciął rzeczy, przecinał, jak widzicie, w drzewo nawet jak tnęłem. Jest bardzo dobry do robienia kanapek, powiedzmy pomidora pociąć, czy coś takiego. Bardzo dobry to jest ostrze. Następna rzecz, polecam dla ludzi, którzy lubią EDC, noże nosić ze sobą oczywiście. Spoko rzecz, bardzo ładny nóż. Z wyglądu też jest, uważam, bardzo ładny, estetyczny, tani. No i polecam też dla osób, które chodzą na biwaki, na wędrówki czy coś takiego. Nóż przy sobie dobry mieć, niezawodny, jest bardzo ważną rzeczą. Nie mówię, że batonować tym nożem będziecie, bo nie będziecie. No, jakbyście musieli, możecie. Jeżeli batonować chcecie nożem składanym, nieważne jaki zamek ma, nawet jak triad lock macie na cold steel, najłatwiejsza rzecz, najlepsza rzecz, co zrobić dla noża, żeby go nie zniszczyć, to, moi drodzy, zostawić go otwartego i batonować wtedy, jak jest otwarty. Z tego powodu, że nie ma zero ciśnienia na zamek jest, jedynie na pivot, czyli na tą ośkę, na której się okręca ten ostrze. Uderzenie jakieś może być. No okej, moi drodzy, jeszcze raz, polecam dla was bardzo, bardzo ten nóż. To nie jest nowy nóż na rynku, to jest starszy nóż na rynku, ale jest bardzo popularny, bardzo znany. I jedna rzecz, co jest, każdy użytkownik Tenacious ma tą samą rzecz, że ten nóż ich potrafi dobrze ugryźć. Moi drodzy, mój nóż ugryzł mnie tutaj na kciuku, aż do kości. Miałem go tak zaostrzonego, to była moja wina. Miałem go tak zaostrzonego i próbowałem robić flick, czyli otworzyć tak. I spudłowałem i przeszłem sobie palcem do ostrza, ale niedużo, mocno tylko dotknęłem.
rozwaliło mi palce na pół. Także no dużo, dużo. Jak popatrzycie na internecie, to dużo zdjęć jest tenejsze z każdego ugryzie. No, ale moim zdaniem, jeżeli nóż cię nie ugryzł nigdy w życiu, to noża nie używałeś nigdy w życiu, tak? Każdy, kto ma nóż, nieważne jak długo, zawsze będzie przez niego troszkę jakoś ugryziony. Przez przypadek, czy przez głupotę. No, jak widzicie, do rzeźbienia tak samo. Nie jest zrobiony do bushcraftu, ale z braku laku i kit dobry, tak? Jest taka rzecz, moi drodzy, że każdy nóż wykonać potrafi każdego noża pracę, tylko może nie być aż tak dobry w tej pracy. No ale okej, dosyć gadki. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że macie miły dzień. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, nie zapomnijcie dać suba. Będzie o wiele więcej jeszcze recenzji noży i wycieczek. Tak jak dzisiaj widzicie, jestem w parku. Za mną piękne jezioro, zaraz wam pokażę jeszcze. Nazywa się Lake Patcon. To jest w stanie New Jersey. Piękna sprawa, jak widzicie. Piękne, piękne jezioro. No ale okej, ziomy. Dzięki wam za oglądanie. Jeszcze miłego dnia. Na razie.